Cześć. Witacie detalingowe dziadzia. Dzisiaj u mnie w końcu powłoka od Lejgi. Long Life Tak to wygląda, taki skurczybyk. Maska cięta. Najpierw yy, zabawa z tą rysą, która tutaj jest widoczna oczywiście. To nie ma tematu, bo ona ma prawie 4, no około 4 mm szerokości, więc tutaj ciężko byłoby zgubić nie lakierując, to wszystko szło z rąsi, uzupełnianie i kąbeczka chodziło mi tylko o to żeby ją wyrównać bo żona jak mi ją uzupełniła to ona miała kratę łapała wszystko, fibra o nią zahaczała teraz jest gładziuteńko i o to chodziło yy, ale i tak jest mniej widoczna niż była tutaj w tym miejscu, to nie ma tematu yy, teraz tak, jeżeli chodzi o mm, panel wjechane najpierw padem polishingowym i pasta konceptu P15 bajeczka i później finish Wjechałem z czarnym natem i ADB-em Uwielbiam tą pastę. Bardzo fajna. Więc tutaj można powiedzieć, że oprócz grubasów, które są tutaj od początku, jak mam auto, takie naprawdę totalne grubasy, ja wiem gdzie one są, jest igiełka. No dobra, słuchaj, w garażu mam 25 stopni. Latareczka jest mikrofibry. Zdecydowanie kawalier jeżeli chodzi o docieranie. Tutaj innej opcji nie widzę. No dobra. Nie czytałem, nie wiem, nie wiem jak aplikować, po prostu biorę się za aplikację, zobaczymy co z tego wyniknie, zapaszek, 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 ale najpierw sobie dmuchnę, bo tutaj miałem garaż otwarty godzinę temu, ostatnie odtłuszczenie, drzwi były otwarte, żeby był przewiew, więc na pewno tutaj się zakurzyło. nie ma tematu i dlatego powłoka nie usiądzie, no dobra, nie, w miarę czysto, nic tam nie zdmuchnąłem, tak mi się wydaje. Yy, no dobra, słuchaj, yy, szarpny zapach. O, przyjemny. Co on mi przypomina? Którą jest powłok? <laughs> Naprawdę, taki trochę miętowy. Tak, ja już to aplikowałem. I zapach mi mówi, że to, kurde, posiedzi. Dobra, standardowo. Neoxal, tego już nie ma. A ja czy mam? A ja czy mam sobie? Yy, o, ostatnia. Ostatnie sude. <laughs> no nic trudno jeszcze telefon muszę kurde włączyć żeby no i co dobra telefon i tu będziemy chcieli stoper dobra i niech sobie czyha. niech zobaczmy najpierw nasączę odpowiednio ok no i co i lecimy standardowo raz Cyk, raz, dwa, to gdzieś tu. Ło, panie. Dobra. Widzisz, nie? Jak to wygląda. Aplikacja zajebista. Miękko, płynnie, naprawdę. Już. Tu. Dobra. No i co? No i widzimy, nie? Siedzi. Zwyczajnie siedzi. To będzie banał, będzie proste Damy, tak, co damy? Nie wiem, co damy. Będę obserwował. Chodzi mi tutaj o przysychanie. Będę obserwował. Ciekawe, czy by było lepiej bez światła, ale nie. Wolę, żebyś cokolwiek widział. Tu już się robi ten cza. Tu już odparowuje, już widzę. Już powoli zaczyna odparowywać. Poczekamy. Damy jej chwilę. Mamy 27 sekund. W temperaturze 25 stopni. Kawę wypiłem. Zeżarłem już aminokwasy. Zeżarłem już yy, no, kreatynę. Zeżarłem już jajca i zeżarłem specjalne placuszki z białkiem i z węglami, żeby właśnie po aplikacji połoki pójść. Dzisiaj zrobić bicka. U siebie w domciu mam taką możliwość, tak? W piwnicy mam taką swoją mini siłownię. A to czego nie mam uzupełniam na mieście, jak to mówią. Słuchaj. Mamy tutaj minuta i tak naprawdę nic się wiele nie zmienia. gdzie Gdzieniegdzie mi tam troszeczkę minimalnie przysło jest cały czas tęcza. Szarpnę sobie paluchem. Ło. Jeszcze siedzi, ale dobra. Co my tu mamy? Minuta 20, słuchaj. I zbieram. <noise> y jakby ci to powiedzieć. <noise> no już. Dobra. <noise> no, mówiłem. No zajebiście. Stoper stop. Od nowa y latarka. Y y y. Dobra, to tak pojeżdżę. Żeby nie było... Widziałeś co się stało? Zebrałem to po prostu yy, jednym podejściem. Tak, zwyczajnie. Czy robi mi gdzieś odcinę jakąś. Nie, nie widzę. Tu jakby coś takiego było. Ale to. Nie wiem. Kurde, no. Już. No co ja ci mogę powiedzieć? Mówiłem, że będzie banał, już czułem po zapachu, co ja to kładłem takiego. Jedna fibra mi wystarczy na ten cały panel, to spokojnie. Mm, teraz, co? Poczekamy dłużej? Poczekamy dwie minuty, dobra, namówiłeś mnie. Jasne, ale Wy mnie namawiacie, ja pierdzielę. Mhm. I co robimy? O, tu się skrystalizowało. Mamy, tak. Raz, dwa. Czyli tu gdzieś byliśmy. Dobra, stoję i widzę. Teraz już. Okej, okay, już. <ścoughs> tu. Cyk cyk, 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 cyk. I cyk. I szybkie ruchy. Aha, aha. Teraz tak, powłoka. No lubię jakie jest trochę więcej, widzę. Teraz tak jak jej dał za mało, ale szybkimi ruchami. Fajna, bo jest taka mięciutka, słuchaj. I szybkimi ruchami wyrównuję. Tu zdecydowanie widzę, gdzie jej nie było, I, o, i ona się pięknie rozkłada. Super, Zajebiście. Wszędzie? No kurde, wszędzie. Ciekawe, jak tarysa zareaguje na powłokę. Start? To co dajemy, dwie minuty, nie? Hmm. Tak zrobimy. Będzie długi film. Dwie minutki. Pięknie to wygląda. Mam nadzieję, że też to widzisz pod lampami. Mhm. Później pojedziemy sobie ten element. A no fajnie, fajnie, będzie dobrze. Yy, zobaczymy jak wyszli. A już widzę że tam jest cyk. Jest, już jest różnica. Później auto wystawię na słońce. kurz Albo nie? Zamknę tu garaż nie będę go wietrzył i będzie ponad 30 stopni później jak powłoka się utwardzi, wieczorem muszę wyjechać niestety więc zamykam go, Mogłem go wystawić w sumie na słońce byłoby lepiej, może i tak zrobię eee, 53 kurczę, ta rysa, latarkę, latarenkę wezmę pokażę ci tą rysę, jak paskudnie to wyszło w ogóle tutaj żona mi uzupełniała, zobacz, to i tak się uzupełniało, takimi białymi właśnie to mnie wkurzało o, tu jest, widzisz? Ciem... Tutaj się wydaje ciemniejsze pod latarką, a w rzeczywistości jest jaśniejsze. Nie dość, że lakier dobierany z Allegro, czyli niedobierany, kupiony po prostu pod kod mojego auta, kod lakieru podałem. A auto było lakierowane i butniki to są ciemniejsze, więc tutaj wszystko jest w trzy światy. Do tego rysa jest bardzo szeroka. i Tutaj musiałbym, tak jak teraz, uzupełnić. Wziąć eograf i pst, psyknąć tutaj właśnie mgiełkę. Na to bezbarwny, wypolerować i by było igła. I prawdopodobnie jak ta powłoka zniknie, może tak zrobi, a jak nie, to pójdzie do lakiernika. Nie wiem. Eee, słuchaj, minuta 46, 47, 48. Co ja widzę? Widzę, że tu się nic nie dzieje. Ona siedzi. W ogóle nie odparowuje. Także no, dwie minuty. Tak? Dwie minuty, równiutkie. Dobra, stop. 2.03, 2.04, 2.05, czyli 2.010 i zbieram, słuchaj im dłużej tym lepiej ja pierdzielę. zobacz o ludzie <grywy> jedna z lepszych powłok jakich kładłem naprawdę tu <grywy> o ja woski się tak nie docierają zobacz no to jest już, no ja tu nie mam co robić ale zajebiście uwielbiam takie produkty, kurde to tę powłokę śmiało kładziesz na podwórku pod chmurą, jak nie wieje no zobacz no no ja nie mogę, ale wy wypas no dobrze, lecimy dalej mikrofibry nie zmieniam, bo nie ma sensu biorę powłokę i wskakują Okej, okay, tutaj Dobra, wystarczy, koreczek. Mm, tak, co mi przypomina? Którą powłokę? Tak miętowo pachnie, ale zajebiście, naprawdę. A może to jest właśnie ta... Ta szybka kurczę od nich, nie wiem. Yy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, tu nawet nie wiem gdzie, to gdzieś tu było. O i na pewno muszę zahaczyć o to, dobra. Mm -hmm. No tak, ona lubi jak się jej da, słuchaj, więcej, bo przy aplikacji właśnie, o, przy aplikacji pozostawia puste miejsca. Tak jakby szybko odparowała, czuć, że jest tłusta, ale, o, widzisz, w ten sposób ją traktujemy i ona się pięknie rozprowadza, słuchaj. Po prostu machasz nią sobie i rozprowadzasz. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. I już. I mamy równo? Mamy równo. Start. Yy, mamy równo. Wszędzie. Wszędzie. Tak, przedtem jej tak nie rozprowadziłem. Daje, dałem jej więcej. Były jakieś dziwne tęcze. Teraz, jak już się nasączył pięknie aplikator i sudę. Słuchaj. Wyładuję jej troszeczkę i tak właśnie rozprowadzam. I zostawiam. Zobaczymy, co zrobi z tą rysą. Słuchaj, niby farba nie puszcza. Ok. I czekamy. No dobrze. O. Jedna lejga i druga lejga. Wszystko będzie. Wszystko będzie. No, powiem szczerze, że jakbym miał wybrać jedną firmę i już sobie już kompletuję, tak naprawdę w piątkach już kupuję, to byłaby to lejga. serio, Naprawdę. Yy, chyba, tylko jeden ten produkt, który właśnie yy, który mi nie usiadł, to był ten Alfanol Gloss, chyba jakaś piana, która ma dodać połysku, co dla mnie jest bzdurą. Od razu wiedziałem, że to nie usiądzie i tak też było. Yy, słuchaj, minuta. Będ, tak, zauważyłem, że dwie minutki jest fajnie i temperatura 25 stopni. Słuchaj, kurczę, czuję, że jakby było tutaj 30, to byłoby dobrze. Uch. Docieram i w ogóle nie odwracam fibry, nie wiem co jest grane, nie mam pojęcia. No. Poślizg, tempo, ślisko, ślisko, tempo, czyli siedzi. Czy będę kładł dwie porcje? Nie, nawet nie wiem czy wymagane są dwie, nie mam pojęcia. Nie wiem jak tam deklaruje producent. Tak jak mówię, nie ma nic piękniejszego jak wziąć produkt, położyć. I zobaczyć, jak to jest w stanie surowym. Także, jakbym miał kompletować, a ja sobie już kompletuję. Wszystko zamawiam w piątkach z olejki. Naprawdę. Brakuje mi tylko jeszcze jakiegoś takiego fajnego, yy, neutralnego cleanera do, do felk. kurcze, no to by się przydało, właśnie. I szampon jakiś taki, normalny, a nie jakieś wynalazki. No tutaj to leżymy, jeżeli chodzi o olejkę. Ok, słuchaj, 58-57, dobra. Dwie minuty. I znowu ta sama fibra. Nieodwracana. Nie odwracają w ogóle fibry. Czyli cały czas uzupełniam fibrę. Docieram. Słuchaj, zbieram, 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 zbieram. Jakby ci to zobrazować? Tu, o, ona tak jakby sama coś słuchaj odparowywała. Kurde ciekawy jak mu ją zostawił. Słuchaj, teraz tak, to co uzupełniłem tą rysę...... E Pięknie. W ogóle nie ruszyło tego lakieru, więc fajnie, było bezpiecznie. Ten lakier z Allegro, on jest od razu, z, można powiedzieć, taki z utwardzaczem, tak jakby trochę miał w sobie bezbarwnego. Dokładnie. I po czasie jak stwardnieje, można go śmiało polerować. Zresztą ja tutaj to robiłem, to jest tak, że wjeżdżałem z nim, wjeżdżałem z tym produktem, jak była świeża, żeby ją zebrać. Kosmos tutaj, co robiłem, żeby to uzupełnić, bo tu są dwie warstwy lakieru. Uf, dobra, położę następną i będę Ci mówił, co, co jest pięć. Słuchaj, nie potrafię uzupełnić fibry tą powłoką. Nie wiem, co jest grane, ale to dobrze. To dobrze, że nie potrafię. Teraz tak, teraz będę chciał więcej. Tak, o właśnie. Tu z wydajnością może być dziwnie, bo ona jest taka dziwna. Niby jest tłusta ale przy aplikacji, tak jakby jej było za mało, dlatego trzeba śmigać, machać, kombinować. Tu i robimy taki hektar. Zobacz. Tak, jak jest jej więcej, kurde, jest idealnie. Zobacz. No. Teraz przesadziłem. Ewidentnie przesadziłem, trudno. Dobra. Ole kawał terenu, widzisz to? zobacz jaki plac Ue! no jest fajnie, naprawdę zajebiście jeżeli chodzi o tę rysę dwie minutki jeżeli chodzi o tę rysę, słuchaj to najpierw ją musiałem uzupełnić i żeby nie, bo tu są dwie warstwy lakieru więc krater był, bo coś wypadło od osoby, której kupowałem, mówiła, że wypadło coś spod tira zajechało tu i poszło tam na szybę, słuchaj co ciekawsze tu stąd się odbiło, widzisz? musiało być pięknie, co? leciało tu odbiło się jebut tu, dobrze, że szyby nie wybiło i tutaj ta rysa prawie się do blachy także tam nie dość, że i szeroko, to i głęboko, więc to był krater więc tutaj, żeby to uzupełnić, w jeden dzień uzupełniłem to farbą właśnie z Allegro wyrównałem później już ostatnie etap było to, że zrobiłem górkę górkę, dosłownie górkę i na drugi dzień wracam, a to wszystko usiadło oczywiście po brzegach też Tutaj była góreczka yy, obok rysy, więc co? Yy, no, cięcie. No, papiery, yy, na początku papiery, żeby tam to zebrać, później, wiadomo, yy, pasta yy, inaczej, nie, nie działam. Pasta yy, matująca, słuchaj, idealnie to wyrównałem. I gąbeczka, i nakładałem tak, żeby było jak najwięcej tutaj, i później brałem, yy, no, co brałem? Yy, opalarkę. Szybkie takie utwardzanie, ona była jeszcze oczywiście ciepła, ona była miękka, ale szybkie utwardzanie, futerko, jedyna pasta, która moim zdaniem nie potrzebuje obrotów na najniższych, a jak głupia, naprawdę, będzie o tych pastach. Futerko, wolne obroty, wjazd i powoli zbieranie, to co napaćkałem i było widać jak uzupełnia właśnie rowki, czyli tak jakbym ją zbierał, rozprowadzał, no i zostało równiuteńko ale niestety no rysę widać kurczę, no nie da się ukryć tak jak mówię no to jest kawał grubasa tu gdzie była taka cieniutka tu ją widać to praktycznie znikła hmm. jeszcze tu mam do zrobienia A tak naprawdę mogłem tego nie robić tylko że mnie wkurzało bo przy każdym razem jak przejeżdżałem fibrą to mi zahaczała już bo yy, różnica jest taka że że mamy dwie minuty dobra różnica jest taka z tym teraz będzie fajnie widać różnica jest taka że to co żona mi kładła ten swój cały jak to się nazywa te Pazurki? No, no, przypomnij mi, jak to się nazywa. To się nazywa. Ojo, ale ja mam zryty Beret. A dzisiaj z żoną rozmawiałem, nawet, bo jak to robiłem. Też jej tłumaczyłem, że dlaczego to zdjąłem. Eee, hybryda, o właśnie, to jest bardzo twarde, a lakier, jakby nie było, pracuje z miękki. To się w ogóle nie, nie współgrało i to odparzyło, pękło w ogóle. No. także. Słuchaj, dobra, w końcu odwrócę tą fibrę, żeby nie było tak, <grym> że cały czas jedną stroną. No, eee, Nie potrafi uzupełnić fibry. Tą powłoką. Słuchaj. Aplikacja banał. Docieranie tu się w ogóle mistrzostwo. Yy, jest jedna z lepszych powłok, jakie kładłem. Jeżeli się okaże, że ona rzeczywiście będzie długo siedzieć, to jest mistrz. To jest coś niesamowitego. Yy, teraz tak. Rysa, która tam była taka gruba. Momencik. O, panie. Jakby ją trochę przygasiło. Fuh. Fajnie. Nie wiem czy przyciemniał, nie, nie potrafię ci powiedzieć, bo nie chcę sobie tu robić odciny na masce. Yy, fantastycznie. Stop cyk. Facebook, kto tam? Paweł Czapla. <laughs> Serdecznie cię Paweł pozdrawiam. Wspomniał o tobie w komentarzu. Paweł Rykowski. też Ciebie pozdrawiam. Z tego co pamiętam, widzieliśmy się chyba na evencie. Od dzisiaj jak będę miał wątpliwości, to sprawdzę. Dzięki. O, widzisz. Yy, na czym to skończyłem? A, że pozdrawiam. Widzieliśmy się na evencie wy? na śląsku, na śląsku, na iwencie na śląsku na ślunsku yy. tu koniec widzisz już sprawdzone tu dobrze teraz to zrobię Hektar teraz to się Ci pokażę widzę że ją można kłaść tak że tu się skończyło czyli ciach patrz co jest grane ciach ciach ciach, ciach. I tak ją można właśnie kłaść. No, coś niebywałego. Eee, ja, ale zajebiście się aplikuje. Słuchaj, tłustość. Teraz to już jest w ogóle kosmos. ra yy, Powiem tak: w ogóle nie czuję smrodu. Nic, kompletnie. Ten zapach to ona ma tak naprawdę przyjemny. Coś aplikowałem o tym zapachu. Yy, problemów nie stwarza żadnych. 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 Żadnych problemów. Dawno nie, raczej znaczy, powiem tak, lepiej się dociera i kładzie niż waxoil, to jest zdecydowanie. Bo waksoj jak go odpowiednio nie dotrzesz, to ci zostawi bałagan. Mm, dobrze. Czym to A, o to skończyłam? O tej rysie yy, i o tym wszystkim, że no, to, to jest wszystko do malowania. Zobaczcie, to jest od odprysków, kurde. To wszystko by trzeba było wyciąć, uzupełniać. Yy. Do lakierowania są też, jest zderzak. więc tutaj cały przód, butniki to wszystko jest do lakierowania. Czy mi się chce? Nie, nie mam czasu, żeby to oddać. Samemu też nie mam czasu, więc jeżdżę jak jeżdżę. No, także tutaj jest to już ewidentnie. Może się kiedyś wkurzę, zdejmę zderzak, zmatuję go właśnie i na to prysnę. No zobaczymy, może będę miał tak jak w Volvo. Chwilę werwy. Czemu nie? Yy, film. Z Peugeotem już chyba widziałeś, tak, syn dzisiaj, wczoraj wjechał w Dubsko gościowi, dlatego też mówiłem, że auto za 350 i tu się nie ma co spuszczać, na zewnątrz to w ogóle miałem wywalone, jak on, on wygląda, jeżdżąca, z zewnątrz to wygląda jak był trup, ale wnętrze jest igiełka, co mnie cieszy, stan techniczny też na swój wiek i auto jest naprawdę super i ruszyli ze świateł, jakaś baba wyszła, słuchajcie, na czerwonym kolej zahamował i syn nie zdążył, a czy wyhamował? Z te sprawy i mówię tak, pyk i hak miał koleś. No a hak trafił akurat tu centralnie, gdzie jest to peżota i zderzak. Zderzak, pęk, wszystko się schowało, wróciło oczywiście. Teraz będę dzisiaj nastawiał tam. Nie robiła jakiegoś strasznego bałaganu, Czy myślałem, że tylko zderzak pęk. No ale jak już tam spojrzałem, to już wiedziałem, że tam wszystkie zaczepy popuszczały, więc położę powłokę, pójdę poćwiczyć, a później będę się bawił peżotem. Yy, złoty 50 mamy na budziku. I słuchaj. I tu się nic nie dzieje, ona w ogóle nie znika, ona siedzi. Dobra, biorę i docieram. Tak, 203, 204. Ale zajebiście, no to lubię, no takie coś to uwielbiam, no. Tam, zobacz, zero wysiłku. Mogę to jedną rąsią zbierać. Jedną rąsią. Szuram tylko, tylko sobie szuram. I słuchaj, i ją zbieram. No super. Naprawdę zajebiście. Coś niesamowitego. Mam wrażenie, naprawdę, że powłoka przyciemnia. Mam wrażenie, że przyciemnia. Tak, zalała mi tam takrysy, przyciemnia. No nie ma bata. Będzie połysk taki z przyciemnieniem, coś w stylu fx i na ciemne lakiery. Będzie to ogień. Aplikacja i docieranie to jest banał. Banał. Jedna mikrofibra i oblatuje maskę tak na mięciutko. Dobra hmm pa Pięknie wyszkliło nawet kurczę tą rysę też wyszkliło pięknie. To jest fajne, bo nawet przy tej latarcy jadąc widzi się różnice, pomimo że jeszcze się nie utwardziła. słuchaj. Dobra, lecimy dalej, nie? Tak jest. Odwrócę mikrofibry, żeby nie było. O, pyk. Kolejna czysta strona, ciach bajerka I tu zrobimy machę na dwa razy. Oczywiście, że na dwa razy już teraz zrobimy te. Dobra. Tam, I teraz będziemy sprawdzać, gdzie skończyliśmy. Tu. Ok. Czyli jedziemy tu, tu, to musimy uważać, musimy uważać, żeby nie złapać. Znaczy to, że wiadę napalone, to mam z głowy. Chodzi mi o to, żeby nie złapać tego, co siedzi na panelu. O to mi się najbardziej rozchodzi, żeby tam nic z tego nie złapać. A położyłem tu produkt, bawiłem się Quick Detailerem, który będzie dopiero, i badam go jeszcze. I zauważyłem, że na mokro robi miazgę, bo jak się go jak go położyłem, prosto z butli to się mazał. Jak tylko zwilżyłem panel, słuchaj, jak dostał wody. Lepszy połysk, lepsza aplikacja, no po prostu stworzony do tego. No i już, i mamy znowu kawał. Tak sobie nawet grubo najeżdżam, żeby było wiadomo, no. Taki kawał, słuchaj. A, dwie minuty. Pyk. Zobacz, no... To jest naprawdę kawał, naprawdę kawał. Ani nie śmierdzi. Co ja takiego wąchałem już o tym zapachu? Naprawdę, no identyczna można powiedzieć. Zajebista. Ten zapach, co on mi przypomina, Którymś z powok. Ale to tego tyle jest na rynku, że słuchaj z tyłu na dyfuzorze Blue and Green dwa etapy. Dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy 20. 1 lub 22 czerwca, ty datę aplikacji w filmie, bo na końcu filmu oczywiście będę chciał ci pokazać, jak po. to film będzie gdzieś w październiku, nie wiem, początek, połowa. Mamy czerwiec 20, będę chciał ci pokazać, jak powłoka wygląda po takim okresie. I tam będziesz widział prawdopodobnie albo z 21, nie dzisiaj 23, albo z 20. Ale auto nie jeździło, bo umyłem je i tak stało sobie, bo. Miałem kłaść woski, ale siedziałem w domu, się tak nudziłem, mówię, nie, na tyle czasu, mówię. I tak sobie pomyślałem, a, ruszę tą rysę. A jak już zacząłem, to już wiadomo, to i całą maskę pojechałem. Tu mam taką rysę kulistą i zobaczymy, jak mi ją ładnie zaleje i trochę może przykryje. Zobaczymy. Moim zdaniem powłoka trochę przyciemnia, naprawdę, bo ja tu widzę te rysy, które przedtem były one, to grube. Naprawdę one się zrobiły... Mniej widoczne. No tu może być ciekawie. Może być zajebiście. Może być zajebista konkurencja dla Waxoila. Muszę zadzwonić do odpowiedniej osoby. Zapytać jej jaką cenę. Bo nie wiem jakie są pojemności. Tej powłoki. Pewnie w setkach. Więc będzie to jak za zboże. Jaki czas? 50. Dobrze. To już wejdziemy może i zbierzemy co nieco. A wezmę jeszcze latarenkę. Ja tu w jednym miejscu zauważyłem, że mam... O, tak mi troszeczkę, o, już zaczęła tęcza, ale to na to nie patrzymy. Mikrofibra nawet, nie muszę tej latarki, o, i zbieram. I tutaj nie bawimy się w jakieś zbieranie, po prostu tak, jakbyś docierał wosk. No szkli, no. Będzie dobrze, no, będzie dobrze, no. Siedzi to niemiłosiernie. Siedzi to super, naprawdę takie przyciemnienie z połyskiem. To jest tak, jak ta szybka powłoka ma wykończenie. To jest, powiedziałbym, że to samo. Moje ulubione właśnie, że gdzie jakość połysku do przyciemnienia jest zajebista. Fix też to daje. Słuchajcie, tam ta strona zaczyna wyglądać. O Jezu, o Jezu, tak jakbym był wierzący. No ale tak pozostało, kurczę, no tak się. Miałem powiedzieć o kurwa. A wyszło o Jezu. No co zrobić? O, jo, super. To co odwrócę, nie? Żeby nie było. Tak, bo tak. No. Tak, teraz poczułem, że ta mikrofibra zaczyna dopiero teraz powoli się uzupełniać, ale to bardzo powoli, tak jakbym... No i zobaczym pod światełko. No i co? Te rysy. Wiesz co? Tak, ona troszeczkę przyciemnia. Będzie maskować zajebiście. Te małe rysy to po prostu... Ha. Ale to siedzi, ale to siedzi, naprawdę, super, zajebiście, bardzo mi się podoba. No dobra, my tu gadu gadu, jak to mówią w Łodzi, a Niemcy pod Zgierzem. Pozdrawiam wszystkich, wszystkie zwierzątka. Bez urazy oczywiście, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja mieszkam w Kansas i nie mam z tym problemu. Miasto seksu i biznesu, jak to mówią. Ok, wystarczy. Teraz Zużycie. No, powiem ci, że niewiele zużyłem. A wrażenie miałem, jakby mi zużył Bóg wie ile. Tutaj buteleczka chyba to jest dziesiątka. Więc raczej niewiele, wiele i niewiele. No, kurde, ciężko mi się tak określić. Tu jest koniec. Dobra. I tu. No, to jedziemy tak. Tak. I tak. Cyk. Cyk, cyk. I szybkie ruchy. Hmm, 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 hmm. Tak, powoka lubi, jak się ją rozprowadzi. O właśnie. Hmm, hmm, hmm. O, tutaj jakoś tak opornie teraz idzie. Mniej dałem i ona lubi, jak jest jej więcej, jest wtedy bardziej płynnie. Oczywiście można ją, wtedy potrzebujemy więcej. Tak, tutaj jest nie zdecydowanie jej więcej niż mniej. Na tym lakierze, bo jest twardy jak beton, nie ma problemu, ale na jakimś miękkim jeszcze na Unii mogłoby zrobić bałagan. Czuję tutaj znaczny opór. Zdecydowanie lepiej dać jej więcej niż mniej. Ok. To co, dwie minutki, nie? Pewnie, że dwie minutki. Ok. Słuchaj, zrobimy trzy, co? Zrobimy trzy, zobaczymy co będzie. Zobaczymy. Yy, no to nie ma sensu, żebym ci tu gadał w farmazony. My się słyszymy za chwilę, a ja sobie odczekam 3 minuty. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się y, za bardzo? Nie yy... wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patę za patęcie, to, dziadzia jest, dziadzia... O, Widziałeś moje dawny? Nie, klapeczki. Yy, no tu się nic nie dzieje. Ona siedzi po prostu. 3 minuty, 25 stopni i nie no ja wiem, co mam Ci powiedzieć. No jest perfekcyjnie. No cały czas widzę tak zwaną tłustość. Mikrofibra. O, ale chociaż teraz stawia troszeczkę większy opór. Tak, teraz zdecydowanie za długo moim. Raczej znaczy nie ma dramatu, ale jest tak, większy opór. Tak. No i moim zdaniem przy 25 stopniach, temperaturze 25 stopni. Te dwie minuty jest perfekcyjnie, słuchaj. Super. O. Oczywiście nie jest to jakiś dramat, że po prostu jest, no, było, był delikatniejszy opór. O, znaczniejszy, może tak, o, delikatniejszy. Bardziej wyczuwalny, ale to nie jest tak, że to jakiś. I co śmieszne, że po dotarciu ta powłoka sprawia takiej tempej. Na mikrofibrze, co mnie cieszy. Z reguły te powłoki tempę siedzą najlepiej i mają najlepiej najlepsze samooczyszczanie co zrobię słuchaj teraz mikrofibrę wrzucę do wiaderka, jedną zrobiłem spokojnie panel, a drugą dotrę już całość, tak żeby tak dla zasady i zacznę tutaj gdzie tak jest tempo, zdecydowanie zdecydowanie powłoka jest taka tempa i to je wszędzie czuję, to nie jest tak, że Wszędzie jest, bo są powłoki, które pożyć od razu masz taką mega śliskość. Tu tego nie ma. Jest tempo po prostu, co mnie cieszy. Bo naprawdę te powłoki z reguły, te, które tak właśnie są takie tempe, najlepiej moim zdaniem siedzą. Oczywiście nie jest to reguła. Słuchaj, no, praca przy tym produkcie to jest obłęd. No i teraz, no, ja wiem, że włoski. To jest inna bajka i oczywiście też lubię woskować, no ale jak masz taką powłokę, przygotowanie prawie to samo, no i taki banał, no to o czym mowa, co? Sprawa jest chyba oczywista, nie? Że kładziesz i zapominasz. Kwestia jeszcze tylko, ile posiedzi oczywiście. No dobrze, słuchaj, zbliżamy się do finału, do końca. finiszuję finiszuję. Fajna robota, uwielbiam coś takiego, wiesz, zero stresu, nic Cię nie ciśnie, że gdzieś tam Ci, żeby Ci nie przyschło, że będzie odcina. Po prostu kładziesz, zapomnisz, po dwóch minutach się zagapisz, po trzech też dotrzesz. Czuję, że po czterech i po pięciu też by poszło. Sprawdzamy, dobra. Moim zdaniem powłoka trochę przyciemnia. Nie sprawdziłem tego, niestety. Wyjadę w słoneczko, to będę wiedział. Na razie to będę chciał, żeby... Zamknę garaż i niech się tu grzeje. O, no dobrze, słuchaj. Yy, co do powłoki. Zajebista, <grym> naprawdę. Sam widziałeś, długi film, wiem, przepraszam. Yy, mam nadzieję, że yy, karty mi wystarczy. Yy, aplikacja to jest banał. I moim zdaniem przyciemnia delikatnie, ale więcej tu jest szkła niż przyciemnienia. No, tak jak przy tej szybciej powo szybkiej powoce od yy, Legi. Mam nadzieję, że ona posiedzi jeszcze dłużej niż tamta, bo tamta i tak jest zajebista, i na, na aplikację. Znaczy, powiem Ci tak, no powiedziałem, że to są dwie takie same powłoki, musiałem tamtą pomochać, bo jeszcze ją mam. Mucha! Sio! Już kiedyś to aplikowałem, nie pamiętam co to było, ale zapach jest identyczny. Identyczny zapach, identyczny. Yy, docieranie. Poezja, dać lepiej troszeczkę więcej tej powłoki i nie trzymaj się tam czterdzie... Naprawdę możesz walić hektar. Tak jak maskę to sobie spokojnie możesz podzielić nawet, no bo obra, już żydowskim, a tu nie mów takich rzeczy, <laughs> targiem, wiadomo jakim, na trzy, czyli tak mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na sześć elementów i, i z głowy. I przy 25 stopniach słuchaj, dwie minuty i zbierasz to jak najlepszej najlepszej klasy wosk przy trzech minutach przy tej temperaturze czułem już delikatny opór ale też nie było najmniejszego problemu na chwilę obecną jest to powłoka z którą po prostu o, zabawa nie. nic no naprawdę waxoil jest super ale to to jest po prostu poezja zero Stresu. W ogóle, jak już przy pierwszym docieraniu, to już wiedziałem, że tutaj na miękko podchodzisz sobie, docierasz, nie śpieszysz się. Po trzech minutach, to ja widziałem, ona tak, jakby część samo odparowała. Rewelacja. No dobra, słuchaj. Będę chciał Ci pokazać na pewno uderzenie w cieniu. Będę chciał jeszcze dzisiaj wieczorkiem, jak się uda. Będę chciał Ci pokazać uderzenie w słońcu? Nie ma, a może i tak, nie wiem, czy jest sens. Może też i w garażu przy tych lampach, zresztą widzisz. Yy, na końcu filmu będę chciał Ci też, yy, znaczy tak, yy, w dalszej części będę chciał Ci właśnie pokazać uderzenie. Kropelki? Też. Odczekam. Yy, z filmem nie będę go, tylko sobie go zbufuruję i odczekam właśnie, żeby Ci pokazać uderzenie, pokazać kropelki. W propozycji filmu będę chciał Ci pokazać, bo to film będzie w połowie października, jak wygląda, jeżeli chodzi o stan powłoki. Czyli, no powiedzmy, że już prawie będzie się miał serwis tej powłoki. Tak, to mamy mm, lipiec, sierpień, wrześniu, październik. No nie, cztery miesiące. No, tak czy tak, zobaczymy, jak wygląda po czterech miesiącach, jak siedzi yy, na tej masce. I yy, co, no chyba to wszystko, kurczę. No, bajeczna, bajecznie prosta powłoka, jeżeli chodzi. O aplikację. Naprawdę, rewelacja. Łeb nie rozsadza. Yy, zapach praktycznie jako tutaj nie czułem. Yy, myślę, że nawet jak było 30 stopni, nie byłoby problemu z dotarciem. Po minucie, to, yy, po minucie to docierałem to tak, jakbym nie wiem, masełko odbierał. No po prostu cudownie. Ale dwie minuty, moim zdaniem, jest tak fajnie, optymalnie i tego bym się chyba trzymał. Jedna minuta to mogło być, jakby było właśnie 30, plus. to wtedy można było szaleć. Tak, tak czuję. Przy 20 stopniach prawdopodobnie fajnym rozwiązaniem będzie. Okolice 3 minut. To, jeżeli sobie się zdecydujesz na tą powłokę, oczywiście, to sobie sam musisz już zdecydować, yy, a czy sprawdzić, tak naprawdę, i zależy, w jakiej temperaturze będziesz to aplikował. U mnie dzisiaj warunki sprzyjają, można powiedzieć, że są idealne. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć zajebista, naprawdę.